Proszę się przedstawić. Dobry, nazywam się Edward Matwiejczuk. Proszę powiedzieć, co zostało zrobione na budowie domu? No, od ostatniej pana wizyty zrobiliśmy no praktycznie wszystko. Już jest dom wykończony, jeszcze tam z zewnątrz tylko tynki, drzwi wejściowe i drzwi wewnątrz w domu i kafeleczki na tarasie i na wejściu, na schodach i będziemy mieszkać. Jak wygląda kolejny etap? Jaki jest kolejny etap, który będzie przy budowie domu? No, w pierwszej kolejności to musimy się prowadzić, nie? Bo chcemy, koniecznie. No i będziemy potem działać coś pomału, nie? Jakiś tutaj teren uprzątać, jakiś bazalt, jakaś droga, kostka brukowa, coś takiego. No będziemy myśleć pomału. Czyli ogólnie dom jest już zrobiony, tak? Tak, można mieszkać. No tutaj jeszcze widać, trzeba podbitkę zrobić. Tynki zewnątrz, nie? I będzie wszystko, parapety zewnętrzne i to będzie koniec, nie? A już nie duże pieniądze, tylko najgorszy to tynk zewnętrzny. A co jest najpilniejsze do zrobienia? Najpilniejsze drzwi wewnątrz, żeby tylko się prowadzić, bo już kuchnia jest wyposażona na zamówienie cała, także salon, wszystkie przyłącza są. Jak będzie zagospodarowane podwórko? W pierwszej kolejności będziemy wywozić humus, który został zebrany pod budowę. Tutaj, z tej strony widać, jaka jest duża jama, ogromna masa ziemi i będziemy to wszystko tutaj uprzątać, cały ten teren, wypłaszczać i będzie wszędzie trawka, nie będzie żadnych drzewek, nic, tu będzie murek oporowy, gdzie jest skarpa, jeżeli jak widać, murek oporowy, delikatnie jakiś jałowiec, coś takiego, ładne drzewka, które się pną po ziemi, tak swojsko na zielono, nie? Będziemy tutaj w sadzie. To się teraz będzie przycinać. Tą ziemię też wywozimy, co przed nami jest. I tu będzie prosto taki ładny wjazd na górę, na jakieś drzewo, na składowanie. Tutaj będzie takie coś i prawdopodobnie gołębnik. To chcę hodować gołębie, bo hodowałem i puszczać na loty. No ale to daleka przyszłość na razie, plany. I jak zdrowie da, to będzie dobrze. A proszę powiedzieć, bo tutaj jest taki podmokły teren i tutaj właśnie jest źródło, woda wybija. Jest teraz przesypany humusem i ten humus jest, są sączki włożone, dreny, żeby pod dom nie szło i wszystko jest odprowadzone rurą spod domu, z rynien, do przepustu, które zrobiłem za własne pieniądze, gdzie gmina nie chciała zasponsorować, jak robili drogę. Za własne pieniądze kupione, przywiezione, wykopane i włożone, żebym miał przepust do rzeki, żebym mógł sobie odprowadzić wodę do rzeki. Mam zezwolenie z gospodarki tej wodnej, że mogę odprowadzić do rzeki, bo i tak idzie, z góry i tak idzie, nie ma przeciwwskazań. Bo nie mogę sąsiadowi puścić na bok jednemu ani drugiemu, bo tu mogą być jakieś działki, pan Józek Siwy. Także nie mogłem puścić na jego teren nigdzie. Odprowadziliśmy, zrobiliśmy przepust i gra. Jest. No bo widzę, dużo kamienia jest. Ile, proszę powiedzieć, ile tutaj było? No, w pierwszej kolejności, jak zaczynaliśmy budowę, uzbrajać tą działkę, jak zaczęliśmy dokładnie, to wysypaliśmy 200 ton bazaltu. Jak po wybraniu humusu i tej gliny, bo to jest glina, nie? No, to 200 ton. A potem, żeby już to ujeździliśmy, jak zostały już ujeżdżone, wyrównane, to wiozłem jeszcze 120 ton takiego grubszego. Na wierzch, także że 300 ton ponad samego gruzu. No i piachu też chyba z 200 ton było przywiezione. Żeby jednak ta woda szła, żeby była warstwa taka piachu, żeby woda schodziła. Nadmiar wody z łąki i z tej całej góry, nie? Bo to jest ogromna skarpa, ogromny teren. Nie? Proszę powiedzieć, czy będzie jakieś ogrodzenie? Będzie ogrodzenie, tylko jeszcze nie wiemy. Chcemy zrobić z żoną, bo jak wszyscy chyba wiedzą, to pracuję w Lasach Państwowych i chcę zrobić sobie w stylu takiego rancho. Deski grube, brusy, 50, może 60, ale wszystkie będą takie powyginane od słupka do słupka, takie rancze. A proszę powiedzieć, czy w tych dniach będzie coś robione? Tak, już niedługo. W przyszłym tygodniu ruszamy właśnie z wykończeniem domu. Mam kolegę, który z Niemiec jeżdża i będzie tutaj już te drzwi wstawiał, tak kończył. No i zaraz ruszamy z przyłączem kanalizacji, bo jeszcze nie mamy. Mamy odprowadzone, wyprowadzone rury za dom, ale jeszcze te 60 metrów trzeba wykopać. A jakie jest ogrzewanie w domu? Ogrzewanie mamy na piec, na ekogroszek z podajnikiem. No, czyli pomysł? Mój pomysł, bo jest zastosowane jeszcze rozwiązanie, są ruchome ruszta, wkładamy i możemy palić drzewo. A jakieś solary pan planuje? Nie, planuję coś solaru, bo nie opłaca się. Dom będzie ogrzany i będzie kominek z nadmuchami, znaczy no już jest wyprowadzone wszystko, tylko kominek jeszcze wstawić. Nie? Na dachu widzę dachówkę, to też pana pomysł? Tak, jak najbardziej.
znaczy akurat ta dachówka to pomysł żony, nie moja. Ja byłem skłonny przy ku tańszej dachówce jakiejś troszeczkę, ale padło na ten jedyny model, który jest u nas w Polsce sprzedawany, to jest harmonika Nobles z Kratona. Czym się wyróżnia? Trwałością, grubością dachówki i wpustami na wodę. Bardzo są duże, do 3,5 cm dochodzą, a w standardowych Robenach winy są 2 cm. Że lubi zaciekać pod dachówkę, a po... z tego nie będzie zaciekać. Jest bardzo trwała. A kiedy planujecie wprowadzić się do domu, kiedy chcecie już? No myślę, że jak teraz w przyszłym tygodniu ruszy już ekipa, to po świętach, bo już teraz nie będziemy tak gonić, bo to wiadomo, nie? Okres taki przedświąteczny, to lepiej nie ma co się ścierać. W lesie jest dużo pracy, bo to jest początek roku. Mamy bardzo duże zapotrzebowanie na drzewo teraz, także pierwszy kwartał trzeba 30% planu rocznego zrobić. Także to jest w granicach 10 tysięcy kubików. Muszę pozyskać i wywieźć z lasu, także że mam co robić. I zaraz zaczynamy zalesienia znowu w lesie. Ale jak będzie ekipę, to postaram się... Połowa kwietnia powinniśmy mieszkać, a jak nie będzie... W kwietniu bardzo upalnie, to będziemy robić tynk zewnętrzny, no i parapety zewnętrzne. No i jeszcze taras został tu do wylania z tyłu, ale to już tak sam będę robił we własnym zakresie. To ja życzę wszystkiego, znaczy dobrego wykończenia domu, wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia.